Blisko 90 uczestników zmierzyło się z ortografią i interpunkcją w Odesie. Dostałam pierwsze miejsce, z czego jestem bardzo dumna. To jest mój pierwszy raz, kiedy piszę takie dyktando i na początku myślałam, że będzie trudne. Ale potem jak już napisałam i tak sobie sprawdziłam, to okazało się nie takie trudne, jak myślałam. Opinie uczestników potwierdzają jurorzy. Jedynym problemem mogą być pisownia wyrazów łącznie czy rozdzielnie oraz pisownia liczebników. Dyktando to nie tylko test z ortografii i interpunkcji. Jego tematem była postać Stanisława Lema, pisarza, filozofa i futurologa. W tym roku mija 100. rocznica jego urodzin. Dyktando dzisiejsze przybliżyło nam rocznicę urodzin Lema, słynnego lwowianina. I bardzo się cieszymy, że nasze dzieci nie tylko mogą wędrować ślubowym śladami Lema, a pisać dyktando na ten temat. Ideą dyktanda jest popularyzacja języka polskiego na Ukrainie oraz promowanie poprzez tekst ważnych dla stosunków polsko-ukraińskich wydarzeń, inicjatyw, rocznic, postaci i miejsc. Realizowane jest przez Fundację Wolność i Demokracja przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.